No jak powiedziałem, tak zrobiłem. Myślę, że jak najbardziej pozytywnie. Skupiłem się na takich podstawowych elementach, żeby gra była dokładna i bezbłędna. Nie musiała być spektakularna, ale żeby była bezbłędna, najważniejsze tak, żeby grać fundamentami i z nich najbardziej korzystać, bo czy będziemy czuli się dobrze, czy źle, no to jednak te fundamenty budują naszą grę. Jestem zadowolony z tego, że poprawiłem swój wynik z zeszłego roku, gdzie miałem lekki niedosyt. Cieszę się, że się obroniłem swój tytuł sprzed 2 lat. I teraz jeszcze mistrzostwa elity, więc jednak nie można triumfować za szybko. W środę wyjeżdżamy na turniej na Litwie, bo tak od razu na gorąco, i przyjeżdżamy z turnieju z Litwy i startujemy w mistrzostwach polskiej elity. Później 2 tygodnie wakacji, wylot do Azji. I potem trenowanie, przygotowanie do kolejnego sezonu. Na pewno rodzicom, trenerom kadry narodowej, którzy czuwają nad nami, pomagają nam cały czas. I całej opiece naszej kadry narodowej, trenerom, zawodnikom, bo to jednak bez nich też nie byłoby tego sukcesu, jak mojego, Łukasza, Mikołaja, wszystkich kolegów z naszej drużyny.